Miłość to uczucie, które od wieków fascynuje ludzkość. Wielu z nas marzy o tym, aby znaleźć swoją drugą połówkę i stworzyć z nią trwały związek oparty na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Jednak nie zawsze jest to proste, szczególnie gdy dochodzi do zdrady seksualnej ze strony partnera. Jak w takiej sytuacji zachować się w zgodzie z ideą miłości jako decyzji? Odpowiedzi na to pytanie można szukać w podejściu Hawkinsa do tego zagadnienia. David Hawkins był amerykańskim psychiatrą, psychoterapeutą i duchowym nauczycielem, który w swojej pracy skupiał się na badaniu świadomości i rozwoju duchowego. W swoich książkach poruszał również temat miłości i związków międzyludzkich. Według Hawkinsa, miłość to nie tylko uczucie, ale także decyzja. Oznacza to, że nawet w trudnych sytuacjach, takich jak zdrada seksualna partnera, mamy wybór co do tego, jak zareagujemy i jakie decyzje podejmiemy. Hawkins twierdził, że miłość jako decyzja wymaga od nas świadomego wyboru bycia kochającym i wspierającym partnerem, nawet gdy nasze emocje podpowiadają nam coś innego. Oznacza to, że w sytuacji zdrady seksualnej naszego partnera powinniśmy zastanowić się, czy chcemy kontynuować związek i pracować nad jego naprawą, czy też zdecydować się na zakończenie relacji. Jednak zanim podejmiemy taką decyzję, ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego doszło do zdrady. Hawkins podkreślał, że zdrada seksualna często jest wynikiem głębszych problemów w związku, takich jak brak komunikacji, niespełnione potrzeby emocjonalne czy brak zaufania. Dlatego zanim zdecydujemy się na jakiekolwiek działanie, warto spróbować porozmawiać z partnerem i dowiedzieć się, co go skłoniło do zdrady. Jeśli zdecydujemy się na kontynuowanie związku, Hawkins radził, aby skupić się na pracy nad sobą i swoimi emocjami. Oznacza to, że powinniśmy nauczyć się wybaczać i akceptować sytuację, w jakiej się znaleźliśmy. Wybaczenie nie oznacza jednak zgody na zdradę czy braku konsekwencji dla partnera. To raczej proces, który pozwala nam uwolnić się od negatywnych emocji i skupić się na budowaniu lepszej przyszłości. Hawkins podkreślał również, że miłość jako decyzja wymaga od nas bycia odpowiedzialnym za własne uczucia i działania. Oznacza to, że nie możemy obwiniać partnera za to, co się stało, ani zrzucać na niego całej winy. Zamiast tego, powinniśmy wziąć odpowiedzialność za naszą część w związku i pracować nad tym, aby być lepszym partnerem. A teraz zastanówmy się, jak w życiu codziennym możemy funkcjonować, by zachować wysokie wibracje w tej trudnej sytuacji. W życiu każdego z nas może przydarzyć się sytuacja, kiedy dowiemy się o zdradzie naszego partnera. To doświadczenie jest niezwykle bolesne i często prowadzi do gniewu, żalu i poczucia zdrady. Jednak istnieje sposób, aby zareagować na taką informację z poziomu miłości i wysokich wibracji. Oto kilka kroków, które pomogą Ci poradzić sobie z tą sytuacją w sposób, który przyniesie Ci spokój i pozwoli Ci iść naprzód. Po pierwsze, zatrzymaj się i zastanów. Kiedy dowiesz się o zdradzie, Twoje emocje będą prawdopodobnie bardzo silne. Może pojawić się chęć natychmiastowej konfrontacji z partnerem lub podjęcia radykalnych decyzji. Jednak zanim to zrobisz, zatrzymaj się i oddychaj głęboko. Pozwól sobie na chwilę refleksji i zastanowienia się nad tym, co właściwie czujesz. Nie pozwól, aby gniew i rozczarowanie przejęły kontrolę nad tobą. Po drugie, postaraj się zrozumieć. Zdrada często jest objawem głębszych problemów w związku. Zamiast skupiać się na bólu i złości, postaraj się zrozumieć, co mogło doprowadzić do tego, że twój partner zdecydował się na zdradę. Czy były jakieś sygnały, które mogły wskazywać na to, że coś jest nie tak? Czy komunikacja między wami była wystarczająco dobra? Zrozumienie przyczyn zdrady pomoże ci lepiej radzić sobie z sytuacją. Po trzecie, porozmawiaj z partnerem. Kiedy poczujesz się gotowa, porozmawiaj z partnerem o tym, co się stało. Staraj się rozmawiać spokojnie i konstruktywnie. Wyraź swoje uczucia, ale daj też szansę partnerowi na wyjaśnienie swojego zachowania. Pamiętaj, że komunikacja jest kluczem do rozwiązania problemów w związku. Po czwarte, zastanów się, co dalej. Po rozmowie z partnerem będziesz musiała podjąć decyzję, co chcesz zrobić dalej. Czy chcesz kontynuować związek i pracować nad jego naprawą, czy też uważasz, że lepiej będzie się rozstać? To niełatwa decyzja, ale ważne jest, abyś kierowała się swoim sercem i intuicją. Pamiętaj, że zawsze masz wybór. Po piąte, pracuj nad sobą. Bez względu na to, co zdecydujesz, ważne jest, abyś zadbała o siebie. Pracuj nad swoją samooceną i poczuciem własnej wartości. Znajdź czas na to, co sprawia ci radość i pozwala ci się zrelaksować. Pamiętaj, że zdrada nie definiuje ciebie ani twojej wartości jako osoby.
Reagowanie na informacje o zdradzie partnera z poziomu miłości i wysokich wibracji nie jest łatwe, ale jest możliwe. Pamiętaj, że zawsze możesz wybrać, jak zareagujesz na trudne sytuacje w życiu. Wybór miłości i wybaczenia może przynieść Ci spokój i pozwolić Ci iść naprzód w życiu z poczuciem własnej godności i siły.